W drogiej restauracji w samym centrum miasta nie po raz pierwszy zauważono tę parę. Młoda, zadbana kobieta i mężczyzna w podobnym wieku zawsze zajmowali ten sam stolik, w najdalszym rogu. Przy tym dama zawsze przychodziła pierwsza i bardzo się denerwowała. Nawet z boku było widać, że jest szaleńczo zakochana. Czego nie można było powiedzieć o jej kawalerze? Zachowywał się zupełnie spokojnie, a nawet jakoś chłodno. Kelnerzy za każdym razem spierali się na ich temat. Jedni szeptali, że są kochankami, inni, że zwykłymi przyjaciółmi. Ale żaden z nich nie trafił w sedno. Lena z Aleksiejem nie byli w bliskich stosunkach, choć ona robiła wszystko, co w jej mocy, aby to osiągnąć. Ale on nic nie mógł na to poradzić. Ta kobieta była mu zupełnie obojętna. Poznali się przypadkowo na jakimś bankiecie kilka lat temu. Aleksiej miał wtedy solidny, prosperujący biznes. Mógł sobie pozwolić na wszystko, czego chciał. Dobry dom, drogi samochód, restauracje, dziewczyny jednym słowem, Aleksiej żył na szeroką nogę, nie myśląc o przyszłości. Lena pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Bogata dziedziczka z dobrym wykształceniem i wychowaniem. Wydawałoby się, że każdy mężczyzna cieszyłby się ze znajomości z tak godną pozazdroszczenia panną młodą, ale nie Lesza. Nie potrafił nawet sam sobie wytłumaczyć, dlaczego to było dla niego tak nieprzyjemne. Ale Aleksiej wszelkimi sposobami starał się unikać z nią kontaktu. Lena, zakochana w nim od pierwszego spotkania, szukała pretekstu i okazji, aby się z nim zobaczyć. Kiedy dzwoniła, zawsze zapraszała właśnie do tego lokalu. Udało jej się w jakiś sposób go namówić, żeby przyszedł. Dziwne, ale po prostu nie mógł jej tak po prostu odprawić, jakby była szmatą. Kolacjonowali, rozmawiali o niczym i znów rozchodzili się w różne strony. Potem Lena na jakiś czas zniknęła. Teraz, gdy prawie całe miasto wiedziało o upadku jego biznesu, znów zadzwoniła i zaproponowała spotkanie. Aleksiej od kilku dni był zupełnie bez nastroju, ale Lena była bardzo natarczywa. Powiedziała, że ma ważną sprawę. Decydując, że to na pewno nie pogorszy jego sytuacji, postanowił jednak przyjść. Jak zwykle przyszła pierwsza i już siedziała przy ich stoliku. Cześć, uśmiechając się, powiedziała Lena i dodała: Cieszę się, że zgodziłeś się spotkać. Zamówmy coś i zjedzmy obiad, jak kiedyś. Podchodzący kelner zapisał życzenie i gdy tylko odszedł, Lena cicho powiedziała: Wiesz, bardzo za tobą tęskniłam. Szczerze próbowałam żyć, nie wspominając o tobie, ale mi się nie udaje. Rozumiem, że mnie nie kochasz, ale wystarczy, że ja cię kocham. Aleksiej gwałtownie ją przerwał i powiedział szorstko: No, ile można do tego wracać? Już sto razy mówiłem. Że między nami nie może być nic wspólnego. Jeśli z tego powodu mnie wezwałaś, to na próżno. Nic się nie zmieniło. Był gotów wstać i odejść. Ale Lena położyła swoją rękę na jego i powiedziała: Poczekaj, wiem, że masz problemy w biznesie i chcę ci pomóc. Mam dość dziwną propozycję. Wyjdziesz za mnie, a ja spłacę wszystkie twoje długi i będę dalej dawać pieniądze na rozwój. Po prostu pomyślałam, że ludzie jakoś żyją bez tej miłości, przyzwyczajają się, docierają się. Sprawy Aleksieja były rzeczywiście żałosne. Biznes po prostu pękał w szwach. Partnerzy, którzy pracowali z nim od kilku lat, nagle stali się niemal wrogami. Wszelkimi sposobami starali się wstawiać mu kłody pod nogi, próbując zagarnąć dla siebie wszystko, co najlepsze. Transakcje, które Aleksiej próbował zawrzeć, upadały jedna po drugiej. Do wszystkich innych nieszczęść wziął się za niego Urząd Skarbowy i dosłownie kilka dni temu zajęto mu konta. W walce ze wszystkimi tymi przeciwnościami nie miał ani jednego pomocnika, a sam doskonale już rozumiał. Idzie na dno i uratowanie sytuacji jest praktycznie niemożliwe. Wydawałoby się, że w tej sytuacji Lena złożyła bardzo kuszącą propozycję. Ale Aleksiejowi nawet nie chciało się myśleć o takiej opcji. Nie mógł sobie wyobrazić, że po ślubie będzie musiał budzić się i zasypiać w jednym łóżku z tą nieprzyjemną dla niego damą. Nie podobało mu się w niej wszystko. Jego głos, uśmiech, fryzura, figura wszystko było zupełnie nie w jego guście. Być może niedawno jeszcze poszalałby z nią dla zabicia czasu. I właśnie takie myśli skłoniły go kiedyś do zapoznania się z Leną, ale na pewno niechęć ożenku. Lesza siedział w milczeniu, patrząc na nią i rozumiał, że nawet dla ratowania biznesu nie pójdzie na to. Było mu przykro, że młoda, zamożna kobieta proponuje mu taki szalony krok, nawet nie myśląc o swojej reputacji. Wstając z krzesła, wyjął z kieszeni portfel i kładąc banknot na stole, powiedział z oburzeniem: Pieniądze za złożone zamówienie. I wybacz, nie chcę już więcej słuchać tych bredni. Postaraj się, proszę, więcej do mnie nie dzwonić. Nie potrzebuję Twojej pomocy. Jakoś sam sobie poradzę. Aleksiej odwrócił się i odszedł. Alena siedziała w milczeniu i patrzyła za nim oczami pełnymi łez. Wasze zamówienie usłyszała obok głos kelnera. Jakby rażona prądem, Lena spojrzała na młodego mężczyznę i wyjmując z torebki pieniądze, rzuciła je na stół ze słowami: Idźcie sobie gdzieś daleko. Kelner postawił talerze na stole i w niedowierzaniu zaczął zbierać pieniądze, obserwując przez okno, jak wybiegająca dama próbowała jeszcze coś ze łzami powiedzieć swojemu kawalerowi, ale on, odsuwając jej rękę od swojej, wsiadł do taksówki i trzaskając drzwiami. Odjechał w dal. W ciągu niespełna miesiąca od tego spotkania Alexi stracił wszystko. Za niewyobrażalne długi odebrano mu wszystko, co tylko było możliwe. Biznes całkowicie upadł. Mieszkanie, samochód, wszystko przeszło na własność banku, w którym pożyczył pieniądze na rozwój. Został mu tylko stary dom dziadka około 100 km od miasta. Bardzo dawno tam nie był, ale dobrze pamiętał, jak w dzieciństwie przywozili go tam i zostawiali na wakacje. Całymi dniami biegał z sąsiednimi chłopakami po wsi, kradł w cudzych ogrodach jabłka i śliwki, a potem kąpał się w rzece. Dziadek Maksym był wtedy leśnikiem i często zabierał wnuka ze sobą na obchód posiadłości. Wędrowali godzinami, a dziadek uczył go, jak prawidłowo orientować się w terenie, zbierać jagody i rozpoznawać grzyby. Leszka szalenie lubił ten czas i zawsze z niecierpliwością czekał na wakacje. Od śmierci dziadka, która nastąpiła około pięciu lat temu, Aleksiej nie przyjeżdżał już do wsi. Ale teraz, gdy w mieście nic go już nie trzymało, postanowił osiedlić się w domu dziadka. Z drżeniem serca jechał do odległej wioski. Ale jakież było jego rozczarowanie, gdy ujrzał zniszczony przez czas dom i zarośniętą działkę. Budynek, który tyle lat stał bez gospodarza, wymagał remontu, a Aleksiej, nie mając zbędnych pieniędzy, zaczął powoli wszystko robić sam. W szopie dziadka znalazły się wszystkie niezbędne narzędzia i już pierwszego dnia nakreślił sobie plan. Trzeba było załatać przeciekający dach nad gankiem, naprawić przewalony płot, wzmocnić stopnie przy wejściu, ale pierwszą rzeczą, od której Aleksiej zaczął, było generalne sprzątanie. Wyrzucając wszystkie niepotrzebne grejty, umył okna do połysku, tak samo podłogę, a dzięki cudownej słonecznej pogodzie wysuszył całą pościel. Sam się dziwiąc, robił to wszystko tak, jakby zajmował się tym całe życie, chociaż nawet sprzątaniem w jego domu zawsze zajmowała się gosposia. Wieczorem pierwszego dnia zasnął na łóżku dziadka prosto na rozłożonej narzucie. Przez następne kilka dni stopniowo doprowadził wszystko do jako takiego porządku, a nawet znalazłszy w szopie kilka puszek starej farby, odświeżył płot. Miejscowi tylko się uśmiechali, mówiąc, że znalazł się czyścią z miasta. Na długo mu nie wystarczy, przecież dziadek mówił, że wnuczek został bogaczem. Co go tu przyniosło? Szeptały za nim babcie. Ale Aleksiej nie zamierzał wyjeżdżać. Był tylko jeden problem, zostało mu niewiele pieniędzy, a i te się kończyły, a znalezienie pracy w tej głuszy nie było takie łatwe. Dowiedziawszy się od sąsiadów, że gdzieś na drugim końcu wsi potrzebny jest pracownik u farmerki, postanowił zaryzykować. Sam, nie wyobrażając sobie, jak i co będzie robił, jednak tam się udał. Rolniczka okazała się młodą kobietą, mniej więcej w jego wieku. Niska z długim warkoczem wyglądała jak piękność z dawnej dobrej baśni. Anastazja, bo tak się nazywała, zapytała, kim jest i co potrafi. Dowiedziawszy się, że Aleksiej jest mieszkańcem miasta, oceniająco na niego spojrzała i uśmiechając się, powiedziała: Nie wiem, czy podołasz takiej pracy, ale roboty jest dużo i wszędzie potrzebne są męskie ręce. Aleksiej, rozumiejąc, że nie ma dużego wyboru, bo innej pracy we wsi nie było, zaczął prosić, by dała mu szansę. No dobrze, powiedziała rolniczka z rezygnacją w głosie. Na razie nie ustawia się do mnie kolejka, zobaczymy, co potrafisz. Do jego obowiązków należało wyprowadzanie krów na specjalne pastwisko, sprzątanie obory i wykonywanie innych prac w gospodarstwie. Już pierwszego dnia, widząc, jak niezgrabnie Aleksiej zabiera się do sprzątania obornika, Nastia się roześmiała i powiedziała, och, mój drogi przyjacielu, w takim tempie będziesz mi sprzątał jeden kąt przez dwa dni. Daj tu narzędzie, spróbuję cię nauczyć, może jeszcze coś z ciebie będzie. Z łatwością przejęła z jego rąk łopatę i zaczęła zręcznie zrzucać obornik na poruszający się przy krawędzi transporter. Wychodziło jej to tak lekko, że w ciągu kilku minut wyczyściła cały kąt. Aleksiej ze zdumieniem patrzył, ile siły ma ta drobna kobieta, a Nastia odwróciła się, uśmiechnęła i oddała mu łopatę. Ale tak mniej więcej trzeba robić kilka razy dziennie. W oborze musi być idealnie czysto, bo to główny wymóg dobrej jakości produktów. Rolniczka odeszła, a Aleksiej jeszcze długo nie mógł przystosować się do tej nowej dla niego pracy. W ciągu dnia Nastia kilka razy do niego przychodziła, a on całym swoim wyglądem pokazywał, że praca wcale mu nie sprawia trudności. W rzeczywistości Leszy czuł, że z niewyrobienia bolą go wszystkie mięśnie, każda komórka ciała. W przerwie obiadowej, zauważywszy, że siedzi na uboczu, oparty o ścianę obory, gospodyni zapytała: "A ty co, nawet nie wziąłeś czegoś do jedzenia? Czy można przy takiej pracy głodować?" Już pierwszego dnia padniesz z nóg. Szybko skierowała się w stronę domu i po kilku minutach przyniosła litrowy słoik mleka i dość duży kawałek chleba. Aleksiej próbował odmówić, ale Anastazja nawet nie chciała słuchać, wręcz mu rozkazała: No, nie wygłupiaj się, nie wytrzymasz do końca dnia. Co szkoda mi mleka? I to jest wyjątek, nie martw się, nie będę cię codziennie karmić. Zdjęła z głowy chustkę i położywszy ją na belce, usiadła obok. Po chwili milczenia Anastazja zaczęła pytać, jak trafił w te strony i na jak długo. Po zaspokojeniu głodu, Aleksiej podzękował i postarał się krótko opowiedzieć wszystko. O biznesie, szkodnikach, partnerach, kredytach, długach i konfiskacie całego dobytku. Oczywiście pominął najważniejsze, co zrozumiał za późno, bo to on ponosił za to główną winę. Niepoważne podejście do biznesu, ciągłe imprezy, wydawanie pieniędzy na prawo i lewo nie mogło doprowadzić do niczego dobrego. Ale Nasty przedstawił to tak, jakby rozwalili go konkurenci z zazdrości. Słuchała w milczeniu, potem westchnęła i z jakimś smutkiem powiedziała: Tak, biznes to ciężka praca. Ja też, kiedy zaczynałam, myślałam, że szybko rozwiniemy gospodarstwo. Ale okazało się, że nie z moim griszą. To mój nieżyjący mąż, niech mu Bóg przebaczy. I był jeszcze tym alkoholikiem. Jakże niefortunna była ta miłość. Nie zauważyłam tej jego choroby. Widać było, że z trudem powstrzymuje łzy. Jej głos drżał. Ale po chwili milczenia Nastia kontynuowała. Myślałam, że będziemy żyć jak królowie. Rozwijemy biznes, a musiałam sama ciągnąć ten ciężar. Grisza prawie od ślubu zaczął pić bez opamiętania. I jeszcze ten łajdak podnosił na mnie rękę. Wstyd było chodzić po wsi, byłam cała w siniakach. Nie mogłam nawet urodzić dziecka z powodu tego pijaka. Czy to było życie? Zamilkła, a Aleksiej cicho zapytał, co się z nim stało? Nastia otarła łzę i odpowiedziała, już wstając, mój Griszka zginął. Pijany wsiadł do naszego ciężarowego samochodu i spadł z mostu za wioską. Jak powiedzieli lekarze, natychmiastowa śmierć od uderzenia w głowę. Tak, zostałam wdową. Zawiązując chustkę, zupełnie spokojnym głosem, jakby wcale nie było tego wyznania, dodała: Dobrze, idziemy do pracy. Myślę, że jeszcze będzie czas na rozmowę. Przecież jesteśmy z tobą jak koledzy w nieszczęściu, można powiedzieć, nieudani biznesmeni. Uśmiechnęła się i poszła w stronę domu. Aleksiej jeszcze przez jakiś czas siedział, myśląc o tej rozmowie. Gospodyni była dla niego sympatyczna, ale starał się odpędzić od siebie takie myśli. Teraz zupełnie nie miał czasu na osobiste relacje. Za wszelką cenę musiał utrzymać się przy tej pracy. Przecież za coś teraz trzeba było żyć na tej głuszy. Pierwsze dni pracy Aleksieja z powodu braku przyzwyczajenia przypominały katorgę. Trzeba było wstawać o wpół do piątej, żeby już o piątej rano być na farmie. Dla niego, przyzwyczajonego do wylegiwania się w łóżku do dziesiątej w ostatnich latach, wydawało się to podobne do śmierci. Ale to była drobnostka w porównaniu z piekielną pracą. Cały dzień na nogach, niezależnie od warunków pogodowych. Pod koniec pierwszego dnia Anastazja, która zobaczyła prawie krwawiący pęcherz na jego dłoniach, smutno zauważyła, ale biznesmen, obawiam się, że jutro do mnie nie przyjdziesz. To ciężka praca dla ciebie, jak widzę. Aleksiej, tylko zmęczony, uśmiechnął się i powiedział: Czy mogę cię zostawić? Nastio? Przecież teraz jesteśmy, jak mówisz, kolegami w nieszczęściu. Jeśli zrujnowałem swój biznes, spróbuję pomóc przynajmniej twojemu. W oczach kobiety zobaczył wdzięczność. Ale starając się powstrzymać emocje, Anna poważnie powiedziała: No, zobaczymy. Jeśli jutro przyjdziesz, to znaczy, że się dogadamy, a jeśli nie, to nie jest przeznaczenie. Poczekaj tu, zaraz przyniosę maść. Babcia jeszcze mnie nauczyła, jak ją robić. W domu posmaruj wszystko, co oboli, a obudzisz się jak nowy. Maść rzeczywiście trochę złagodziła ból. I tej nocy spał, nawet się nie budząc. Rano, gdy przyszedł do firmy, Anastazja radośnie powiedziała: No i świetnie. A ja myślałam, że nie wytrzymasz. No, to znaczy, że się dogadamy, jak mówią, ciężkie są pierwsze dni. Potem się przyzwyczajasz. Aleksiej rzeczywiście zaczął się powoli przyzwyczajać. Stopniowo zniknęły odciski na dłoniach, a i plecy nie bolały już tak jak w pierwszych dniach. Widział, jak Anastazja wysila się, żeby jakoś utrzymać swój biznes na powierzchni. Ale było jasne, że nie przynosiło to dużych zysków. W takiej sprawie potrzebne są bardzo doświadczone męskie ręce. A czym on mógł pomóc? Mieszkaniec miasta do szpiku kości. Niemniej jednak farmerka zostawiła go, starając się, jeśli to konieczne, podpowiedzieć lub pomóc. Po tej pierwszej rozmowie o swoich problemach w biznesie. Nawet jakby się zaprzyjaźnili. Aleksiej sam się sobie dziwił. Zaczynało mu się nawet podobać to wszystko. Z przyjemnością pomagał, czym tylko mógł. Jednocześnie zupełnie nie ciągnęło go, jak wcześniej, do hałaśliwych towarzystw, restauracji i innych atrybutów bogatego życia. Miło było mu wieczorem po pracy posiedzieć z Nastią na podwórku, omawiając plany na następny dzień. I w takich chwilach w ogóle nie chciało się nigdzie wychodzić. Jeśli oni byli całkowicie zadowoleni z takich relacji, to chłopi myśleli zupełnie inaczej. Co jakiś czas do Nasti docierały kolejne plotki, i ona, śmiejąc się, dzieliła się nimi z leszą. Wyobraź sobie, poszłam do sklepu. A tam baby zaczęły mi na ciebie, tak powiem, otwierać oczy. Okazuje się, że jesteś miejskim biznesmenem i przyjechałeś, żeby odebrać mi moje gospodarstwo rolne, prawie że gotowy się ze mną ożenić, żeby tylko zostać pełnoprawnym właścicielem moich krów. Naprawdę jesteś takim oszustem. Aleksiej się uśmiechnął i biorąc Nastię za rękę, powiedział, jeśli chodzi o małżeństwo, to może nie za górami, ale proszę cię, nie po to. Tym bardziej uwierz, że jednak w czymś się orientuje. W twoje gospodarstwo trzeba jeszcze inwestować i inwestować, żeby coś z niego uzyskać. W tym momencie zauważył, jak Nastia po raz pierwszy straciła głowę i czerwieniąc się. Ostrożnie wyjęła dłoń z jego ręki. Wydawało mu się, że oboje zostali przebici lekkim uderzeniem prądu. Ledwo powstrzymał się, by nie przytulić jej do piersi. A Nastia, jakby czując to samo, szybko się odwróciła i poszła do domu. Tego dnia nie podeszła do niego już ani razu. Chociaż Aleksiej widział, jak Nastia co jakiś czas pojawiała się na podwórku, wykonując jakieś swoje obowiązki. W nocy prawie nie spał. I z trudem, doczekawszy się rana, udał się na pole, które było tuż za jego domem. Zerwawszy ogromny bukiet polnych kwiatów, Aleksiej poszedł do pracy. Nastia była już w oborze, a on, wyciągając bukiet, sam sobie dziwiąc się, powiedział z zakłopotaniem. Nie wiem, jak to właściwie powiedzieć, ale nie spałem całą noc i zrozumiałem, że chcę być z tobą każdą minutę. Naprawdę po raz pierwszy zerwał polne kwiaty, po raz pierwszy zgubił się, kiedy zaproponował kobiecie wspólne życie. Ale reakcja Nastii uspokoiła go. Uśmiechnęła się i, wąchając kwiaty, cicho powiedziała: Wiesz, ja też nie spałam. I wcale nie jestem przeciwna, żebyś się do mnie przeprowadził. Jak mówią, pożyjemy, a tam zobaczymy. Te słowa jakby dodały odwagi Aleksiejowi. I natychmiast podszedł do niej, objął ją i pocałował. Stali jeszcze długo w objęciach. I Aleksiejowi po raz pierwszy od dłuższego czasu było wyjątkowo ciepło i dobrze. Od tego dnia byli razem. Lesza zebrał swój skromny dobytek i już wieczorem przeniósł się na farmę do domu nastii. Stali się sobie bardzo bliscy. Anastazja okazała się wspaniałą gospodynią. Wszystko jej się jakoś łatwo udawało. W domu było czysto, przytulnie. Gotowała wyśmienicie, a także radziła sobie z gospodarstwem Aleksieja. Na wszelkie sposoby starał się jej pomóc. Wydawało się, że byli zupełnie z różnych światów, ale czuł się z nią bardzo dobrze. Aleksiej stopniowo uczył się wszystkiego, co było wymagane na farmie. Już łatwo i szybko mógł czyścić obory, rąbać, jeśli trzeba, drewno, poprawić krzywy płot i wiele innych rzeczy, które powinien umieć każdy wiejski chłop. Żyło im się spokojnie i dobrze. Nawet złośliwcy zostawili ich w spokoju, przestając wymyślać kolejne plotki. Pewnego wieczoru, zrobiwszy wszystko w gospodarstwie, zjedli kolację z Nastią, kiedy nagle zbladła i jęknąwszy, opadła na kuchenny stół. Lesza przestraszony rzucił się po wodę i szybko napełniwszy kubek, podał jej. Moja droga, co ci jest? zapytał cicho drżącym z emocji głosem. Nastia siedziała z przymkniętymi oczami i po chwili odpowiedziała słabym głosem. Tak mi się jakoś zrobiło niedobrze. Nie martw się, zaraz minie. Już od kilku dni czuję się jakoś nie tak. Pewnie trzeba by się dostać do szpitala. Już myślałam, że wszystko samo zniknie. A teraz już któryś raz. Aleksiej podniósł ją na ręce i zaniósł do łóżka. Po czym, nie mówiąc ani słowa, szybko wyszedł z domu. Wiedział, że w sąsiedztwie mieszka babcia, która przez wiele lat pracowała jako felczer. Często zwracano się do niej o pomoc, kiedy obecny lekarz upijał się do nieprzytomności. Stepanowna, tak nazywała się sąsiadka, bardzo szybko, bez słowa spakowała się i poszła za nim. Miała około 80 lat, ale pomimo swojego sędziwego wieku była jeszcze całkiem żywa. Po zbadaniu nasti, odwróciła się do leszy i uśmiechając się, powiedziała: Oczywiście mogę się mylić, ale nic poważnego tu nie ma. A oto przyrost w waszym domu jest oczekiwany. Nastia czeka na dziecko, ale i tak trzeba będzie pojechać do szpitala. Spojrzał na ukochaną i zobaczył łzy szczęścia w jej oczach. Po odprowadzeniu sąsiadki usiadł na skraju łóżka i zaczął całować ręce Nastii. Moja dobra, ukochana, będziemy mieli dziecko. Jak ja cię kocham. Tak, jutro jedziemy do kliniki. Muszę być pewien, że z tobą i dzieckiem wszystko będzie dobrze. Leżeli długo w objęciach, i Aleksiejowi wydawało się, że nawet słyszy już bicie serca małego życia. Po raz kolejny był zaskoczony, jak bardzo podobały mu się zmiany w życiu. Naprawdę był szczęśliwy i bardzo chciał uratować prawdziwą rodzinę z gromadką dzieci. Następnego dnia w klinice, do której udali się na badanie, ponownie ich zaskoczyli. Młoda lekarka po wszystkich badaniach zaprosiła do gabinetu i z uśmiechem oznajmiła: Lekarka dała jeszcze jakieś zalecenia i wyznaczyła termin następnej wizyty. Lesza i Nastia wracali przytuleni. Na twarzach obojga gościł szczęśliwy uśmiech. Dopiero przekroczywszy próg domu, Aleksiej podniósł ukochaną na ręce i zaczął ją kręcić. Nastia śmiała się dzwoniąco i obejmując go za szyję, krzyczała puść mnie, szalony. Jak ja dawno marzyłem o dziecku, a tu od razu dwoje. Byli rzeczywiście bardzo szczęśliwi. I teraz Aleksiej starał się podwójnie chronić Nastię, nie pozwalając jej wykonywać ciężkiej pracy. Był gotów zrobić wszystko, żeby donosiła i urodziła zdrowe dzieci. Ciąża przebiegała dobrze i Nastia czuła się znakomicie. Co prawda, kilka razy miała jakieś złe samopoczucie, ale postanowiła o tym nie mówić. W wyznaczonym dniu pojechali ponownie na wizytę, pewni, że u nich wszystko wspaniale i oczekują tylko pozytywnych emocji. Ale życie potoczyło się inaczej. Zamiast radosnej nowiny oszołomiono ich straszną diagnozą. Z maluchami było wszystko w porządku. Okazało się, że mieli urodzić się dwaj synowie, ale u nasti wykryto problemy ze zdrowiem. Powiedziała to ta sama lekarka. Jeśli w najbliższym czasie Anastazji nie przeprowadzi się operacji, ona sama nie przeżyje i nie donosi dzieci. Póki choroba jeszcze nie jest zaawansowana, potrzebna jest pilna interwencja chirurgiczna. Tylko kosztuje ona niemało pieniędzy. Niestety robią ją tylko w jednej klinice wojewódzkiej i to odpłatnie. Aleksiej przerwał jej, niedosłuchawszy: Znajdę jakiekolwiek pieniądze bez względu na to, ile to będzie kosztować. Powiedzcie, ile konkretnie potrzeba i dokąd, kiedy jechać? Lekarka napisała na wyrwanym z notesu adresie, gdzie przeprowadzane są takie operacje, a po drugiej stronie potrzebną kwotę. Zobaczywszy wieloznaczne cyfry, Aleksiej początkowo się zagubił, ale zaraz, otrząsnąwszy się, prawie wyszeptał. Na pewno znajdę pieniądze, a nastia z maluchami będą żyć. Takiej kwoty oczywiście nie mieli. Ale był prawie pewny, że sobie poradzi. Już następnego dnia pojechał do miasta i zaczął zwracać się do wszystkich, kogo tylko znał. Ale wszyscy byli tak zwani przyjaciele, jak jeden mąż, twierdzili, że niczym nie mogą pomóc. Jedni niby dopiero wrócili z urlopu, wydawszy prawie wszystko, inni tłumaczyli, że pieniądze muszą pracować, dlatego wszystko włożone jest w biznes. Aleksiej już był gotów popaść w rozpacz, kiedy nagle zatrzymał się jak wryty. Prost naprzeciwko niego, u drzwi jakiejś kliniki medycznej, zatrzymała się droga osobówka. Kobieta siedząca za kierownicą wydała mu się znajoma. Nie było wątpliwości. To była Lena. Aleksiej rzucił się do samochodu i otworzył przed nią drzwi. Lena, cześć. Poznajesz mnie? Ona najpierw z niesmakiem spojrzała na niego. Oczywiście, w mężczyźnie z lekkim zarostem, w taniej kurtce i dżinsach trudno było rozpoznać kiedyś odnoszącego sukcesy biznesmena. Ale potem nagle jej oczy zabłyszczały od łez i wyskoczywszy z samochodu, rzuciła mu się na szyję. Leszenka, Lesz, mój drogi, gdzie ty byłeś przez cały ten czas? Szeptała. Potem nagle odsunąwszy się, szybko zaczęła mówić. Mój kochany, dobry, nie odchodź nigdzie, błagam. Ja teraz szybko wpadnę do kliniki na chwilę, rozdam polecenia i pojedziemy z tobą, jak dawniej, na obiad do naszej restauracji. Rzeczywiście bardzo szybko wróciła. I już po pół godzinie siedzieli w tak dobrze znanym Aleksiejowi miejscu. Przez ten czas w lokalu prawie nic się nie zmieniło, i on ze smutkiem rozglądał się po stronach. Kiedy podchodzący do nich kelner przygotował się do spisania zamówienia, on powiedział mnie tylko filiżankę herbaty, proszę, bez cukru. Młody chłopak spojrzał zdziwiony najpierw na niego, potem na Lenę, a ta uśmiechnęła się i powiedziała: On żartuje. On żartuje. Zatem tak poproszę dwa sałatki z krewetkami, dwie pel i butelkę jakiegoś dobrego wina. Kiedy kelner odszedł, położyła rękę na dłoniach Aleksieja i cicho powiedziała. Nie martw się, ja za wszystko płacę. Czy w końcu mogę poczęstować mężczyznę, którego tyle lat kochałam? Opowiedz. Jak się masz? Gdzie jesteś? Czym się zajmujesz? Lesza nie chciał o sobie mówić. Dokładniej mówiąc, nie wiedział, od czego zacząć. Doskonale widział, że Lena nadal ma się dobrze pod względem finansowym. I pamiętając, jak się do niego odnosiła, zdecydował się poprosić o pomoc. Nie wdając się w szczegóły, opowiedział o gospodarstwie rolnym, Nasti, jej ciąży i strasznej diagnozie, którą jej postawiono. Lena słuchała go uważnie. Potem zaproponowała wypić za spotkanie i po nim: Wiesz, ja jestem właścicielką tej kliniki, przy której się spotkaliśmy. A propos niedawno zaczęliśmy wykonywać takie operacje i całkiem pomyślnie powiem ci, Przekupiłam dobrego specjalistę. Teraz przyjeżdżają do nas pacjenci prawie z innych regionów. Serce Aleksieja zaczęło bić jak szalone. Nie mógł uwierzyć w takie szczęście. Drżącym z emocji głosem powiedział: Błagam cię, pomóż Nasti. Oczywiście nie mamy takich pieniędzy, ale jeśli trzeba, mogę napisać pokwitowanie i będę wszystko oddawać w częściach. Tylko błagam, pomóż. Lena uważnie na niego spojrzała i ponownie wzięła do ręki kieliszek z drogim pierścionkiem na palcach, powiedziała. Co ty, lesza, nie martw się. Czy mogę ci odmówić? Na pewno pomogę. A tymczasem jedzmy jak dawniej, nasze ulubione Dania, i porozmawiajmy. No a potem już o szczegółach. Siedzieli ponad godzinę. Rozmawiając na zupełnie różne tematy. Ale w głowie leszy była tylko nastia i chęć jak najszybszego jej pomocy. Kiedy w końcu kelner przyniósł kawę, Lena niespodziewanie powiedziała: Nie będziemy tu rozmawiać o interesach, ale mam propozycję. Mam nadzieję, że mi nie odmówisz. Teraz pójdziemy do samochodu i tam zdecydujemy, co zrobić z twoją nastią. Aleksiej był gotów na wszystko, byle tylko ona pomogła, ale to, co zaproponowała Lena, było dzikie nawet dla niego znalazwszy się w salonie drogiego samochodu, zapaliła papierosa i nie patrząc na niego, zaczęła mówić. U mnie, leszenka, niby wszystko dobrze, nawet powiedzmy idealnie. Dobra klinika, prosperujący biznes. Duży dom za miastem, wszystko, czego tylko można by chcieć i można kupić. Tylko jednego nie ma. Szczęścia. Próbowałam budować rodzinę, ale jaka to rodzina bez dzieci. A właśnie ich nie mogę mieć. Czego tylko nie robiłam, gdzie się tylko nie leczyłam, nawet za granicą szukałam pomocy, ale niestety diagnoza jest nieodwołalna. Jestem bezdzietna. Nerwowo zaciągnęła się kilka razy i kontynuowała. A tu spotkałam Ciebie i pomyślałam sobie, i tak nie macie pieniędzy i nie macie ich skąd wziąć. Że kiedyś je oddasz ze swoich wiejskich zarobków, nawet nie marzę. Wychowanie dwójki maluchów też jest kosztowne, dlatego mam do ciebie osobistą propozycję. O której nawet twoja ukochana nie musi wiedzieć. Lena zaproponowała bezpłatne przeprowadzenie operacji Nasti, a następnie przez całą ciążę obserwować ją w swojej klinice, a w zamian miał jej oddać jednego z synów, gdy się urodzą. Widząc, że Lesza jest zszokowany taką propozycją, czule pogłaskała go po ręce i cicho dodała. Nie martw się, twoja nic się nie dowie. Dokładniej mówiąc, po operacji powiedzą jej, że musi się obserwować i rodzić właśnie u nas, a potem już będą robić techniki. Kiedy maluchy się pojawią, mamie powiedzą, że jeden z nich okazał się słabiutki i umarł w porodzie. Tak się zdarza. No, popłacze, przeżyje i wychowacie kolejnego. Jakby był jedynym dzieckiem. Aleksiej słuchał Leni, jakby w jakimś strasznym śnie. Nie chciał w to wierzyć, ale ona była nieustępliwa, przytaczała coraz to nowe argumenty. Czując się kompletnym zerem, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, zgodził się. Próbując jakoś usprawiedliwić swój czyn, Lesza myślał o tym, że wszystko to robi dla ratowania ukochanej. Naprawdę nie mieli innego wyjścia, ponieważ nie mogli nigdzie indziej zdobyć potrzebnej kwoty. Lena nie oszukała i rzeczywiście po kilku dniach Nastia trafiła do jej kliniki. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań wykonano operację. A na wszystkie pytania nasti, skąd ma pieniądze na tak drogi zakład? On tylko się wykręcał. Nie myśl o tym. Udawaj, że sprzedałem nerkę dla ciebie. Sam starał się nie patrzeć jej w oczy. Było mu wstyd. Bolało go to, na co się zgodził, ale widząc, jak bardzo jej się polepszyło po operacji, uspokajał się. Pozostałe miesiące do porodu Nastia czuje się świetnie, a Lesza nawet zaczął zapominać o umowie z Leną. Żyją w zgodzie, troszczą się o siebie nawzajem i marzą o tym, jak będą wychowywać bliźnięta. W takich chwilach Aleksiejowi chciało się wierzyć, że umowa z Leną mu się przyśniła i nikt nigdy nie zabierze im dziecka. Jednak gdy nadszedł czas porodu, Lena sama o sobie przypomniała. Nastie położono do kliniki i w wyznaczonym terminie urodziła dwóch pięknych chłopców. Szczęśliwa mama nawet nie podejrzewała, co ją dalej czeka. A gdy rano przyniesiono jej do karmienia tylko jednego, ze zdziwieniem zapytała: A gdzie drugi? Kiedy ich karmić po kolei, czy ceo? Proszę przynieść go, ale niech sobie poleży obok. Starsza pielęgniarka odwróciła wzrok i położywszy niemowlę, wyszła. Nastia zdezorientowana, zaczęła siedzieć na łóżku trzymając synka na rękach. Po chwili, jakby oprzytomniawszy, wyskoczyła na korytarz i podbiegłszy do pielęgniarki dyżurnej, krzyknęła. Gdzie jest moje drugie dziecko? Natychmiast mi je przynieście. Żądam, żebyście mi pokazali drugiego syna. Na krzyk z dyżurki przyszła lena i poprosiwszy o podanie Nasti środka uspokajającego. Zaprowadziła ją do sali. Tam, położywszy ją do łóżka, powiedziała, że jeden z chłopców zmarł i że powinna się cieszyć, że przynajmniej drugi przeżył. Nastia nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała i dalej żądała oddania dziecka. Potem, uświadomiwszy sobie to, co usłyszała, wpadła w straszną depresję. Nie chciała żyć, nawet dlatego, że drugi syn przeżył. Lesza, który odwiedzał ją prawie codziennie, zaczął przychodzić coraz rzadziej, tłumacząc to tym, że jest zajęty domem i gospodarstwem. Mówił, że przygotowuje wszystko na ich powrót i Anna mu wierzyła. Aż do czasu, gdy pewnego razu nie usłyszała rozmowy dwóch salowych. Te nie podejrzewając, że wyjdzie na korytarz, piły herbatę w stołówce, a jedna drugiej mówiła. Nasz to przede wszystkim zupełnie jej odbiło, zadaje się, z mężem rodzącej z szóstej. Sama widziałam, jak kilka razy wyszedł od żony i z naszą do samochodu mignął i odjechali. Nastia od razu zrozumiała, że rozmowa dotyczyła jej i jej Leszy. Tylko nie wiedziała, kim jest nasza. Przecież na szóstej sali leżała tylko ona, więc nie było wątpliwości. Nastia stała bez tchu przy drzwiach stołówki, starając się usłyszeć wszystko. Druga salowa, głośno popijając herbatę, postanowiła podtrzymać rozmowę. Nie mów ani wstydu, ani sumienia. Biedaczka, mało tego, że straciła jednego malucha, to jeszcze mąż, łajdak i kobieciarz się okazał. Myślisz, że on z miłości z naszą główną kręci? Pewnie dla jej bogactw. A co, u niej pieniędzy kury nie dziobią? Więc postanowiła przynajmniej tym przywiązać faceta. Uzy płynęły po policzkach nasti. Wracając do sali, dosłownie nic nie widziała przed sobą. To krzywda, ból przepełniały jej duszę. Cały dzień przepłakała, odmawiając początkowo nawet karmienia malucha. Ale potem się opamiętała i uspokoiwszy się, wzięła jednak syna. Starsza pielęgniarka przytaknęła z uznaniem i cicho powiedziała: No i dobrze. Dziecko przecież nie jest niczemu winne. Ty, moja droga, masz depresję poporodową. Ona minie i będziesz żyć jak dawniej i wychowywać synka. Ale Nastia już postanowiła, że na pewno nie będzie żyć jak dawniej. Doczekawszy, aż Aleksiej przyjdzie ją odwiedzić, powstrzymując łzy, zupełnie niespodziewanie dla niego oświadczyła. Wiem wszystko o twoim romansie. Znalazłeś sobie bogatą panienkę i masz nas w nosie. Tak. Jutro mnie wypisują, więc żeby twojego ducha w moim domu nie było. I nie waż się nas z synem spotykać. Nie macie już w naszym życiu. Wynocha. Powiedziawszy to, zakryła twarz rękami i nie powstrzymywała już łez. Alesza, nawet nie próbując się usprawiedliwić, wyszedł z sali. W tym momencie po prostu nie wiedział, co opowiedzieć w odpowiedzi. Bo kiedy Nastia była w klinice, on rzeczywiście kilka razy spotkał się z Leną. Nawet mu do głowy nie przyszło, że przez swoją głupotę traci najważniejszą osobę w życiu i odchodząc popełnia kolejny niewybaczalny błąd. Następnego dnia wypisano Nastię. I ona, trzymając syna na rękach, poszła sama, nie wiedząc dokąd. Kilka godzin błądziła po ulicach miasta, a łzy nieprzerwanie płynęły po jej policzkach. Kiedy nadeszła pora karmienia dziecka, Nastia usiadła w parku na ławce. I kiedy niemowlec mokało swoimi małymi ustami, w jej głowie narodził się straszny plan. Kiedyś dostarczała mleko do jednego z domów dziecka. I w tym momencie przypomniała sobie o nim. Poczekawszy aż syn się naje, całkiem spokojnie wstała i udała się pod znany adres. Chłopca zostawiła prosto na ganku. Na szczęście był już wieczór i świadków tego w ogóle nie było. Nie uroniwszy już ani jednej łzy, Nastia pojechała do domu. Jak dotarła do wioski, zupełnie nie pamiętała. Ale widząc, że Lesza zabrał swoje rzeczy jakby na nowo przeżyła tę zdradę. Płakała całą noc. I przez wszystkie następne dni nawet nie mogła o niczym myśleć, nie mówiąc już o zajmowaniu się sprawami. Tak minęło kilka tygodni. Aleksiej się nie pojawił. Nastia jakby nie żyła, tylko istniała. Depresja nie ustępowała i zupełnie nie chciało jej się żyć. W jeden z takich dni, kiedy na duszy zrobiło się jej zupełnie smutno, ubrała się w czyste ubrania i poszła do mostu, z którego kiedyś spadła ciężarówka jej męża. Dla siebie już wszystko postanowiła. Straciła dzieci, ukochany ją zdradził. Więc trzeba rozwiązać wszystko od razu. Stając na samym skraju żelaznej konstrukcji. Nastia była już gotowa skoczyć w dół, kiedy nagle za nadgarstek chwyciła ją czyjaś ciepła ręka. I kobiecy głos powiedział: No, no, co ty, moja droga, czy tak można? To nie rozwiąże wszystkich problemów. I jaki to grzech! Chodź, ostrożnie, idź do mnie! Nastia odwróciła się i od razu poznała babcię, która we wsi była z Pomagała wielu ludziom prostymi wywarami i ziołami. Tak i tutaj. Widocznie znalazła się przypadkowo, wracając z lasu. Ostrożnie pociągnęła Nastię za rękę i ta zupełnie bezwolnie poszła za nią. Po drodze kobieta mówiła nieustannie, namawiając, żeby wyrzucić złe myśli z głowy i żyć dalej, mimo wszystko. Od jej głosu na dusz Nastii zrobiło się jakoś spokojnie. Ciepło. Do domu wróciła już zupełnie inna, postanawiając więcej nie wspominać o przeszłości. Ponownie pogrążając się w troskach o farmę, zaczęła całe dnie zajmować się jej odbudową. Od rana do późnego wieczora pracowała do wyczerpania, starając się właśnie tak odwrócić uwagę od niepotrzebnych myśli i wspomnień. Kilka lat minęło zupełnie niezauważenie. Nastia prawie już nie wspominała o Aleksieju, wykreślając go ze swojego życia. Czego nie można było powiedzieć o nim? Tak kiedyś szczęśliwy, że wyrwał się z wiejskiej nędzy, z każdym dniem, coraz częściej wspominał tamte szczęśliwe czasy. Wtedy w klinice nawet był zadowolony, że Nastia go wyrzuciła. Bo żyć dalej i ciągle kłamać było mu ciężko, tym bardziej znając jej charakter. Lesza był pewien, że ona mu nie wybaczy w żadnych okolicznościach. Lena już od ich rozstania bardzo się cieszyła i przekonała Aleksieja, żeby się do niej przeprowadził. Bo Iliusza jest takim samym twoim synem, jak ten, który został z Nastią i ma prawo mieszkać z ojcem, przekonywała. Aleksej wciąż nie cierpiał Leni tak jak wiele lat temu, ale nie miał innego wyjścia. Mimo niechęci zamieszkał w jej ogromnym domu za miastem i zaczął pomagać w opiece nad dzieckiem. Życie toczyło się bez uczuć i zobowiązań. Aleksijowi czasami wydawało się, że żyją jak zupełnie obcy sobie ludzie. Ale z czasem zaczął się do tego przyzwyczajać. Miłość, którą kiedyś Lena do niego czuła, gdzieś zniknęła i traktowała go jak darmowy dodatek do syna. Sama zajmowała się jego wychowaniem, spełniając każdą jego zachciankę. Chłopak rósł zupełnie nieokiełznany, a Aleksej nie mógł z tym nic zrobić. Rozumiesz, że wyrośnie z niego rozpieszczony bogacz? Oburzał się na Lenę po tym, jak zorganizowała kolejną imprezę urodzinową syna w drogiej restauracji. Na co ona, upewniając się, że nie ma jej w pobliżu, syknęła a czego się spodziewałeś? Że będzie jak jego brat i kręcił ogonami krów. Ilia jest moim synem. I będzie miał wszystko, czego tylko zapragnie. Aleksej pogodził się już z takim podejściem leni do syna i do niego samego, ale kiedy chłopak skończył 16 lat, wydarzyło się coś nieodwracalnego. Lena po raz kolejny spełniając zachciankę dziecka, kupiła mu motorower. Aleksej wściekły próbował ją powstrzymać przed zakupem, mówiąc: rozumiesz, że jest jeszcze za mały na takie zabawki. Może się rozbić albo zrobić sobie krzywdę. Ale Lena nawet nie chciała go słuchać, a słowa Alekseja okazały się prorocze. Zaledwie miesiąc po urodzinach Ilia wjechał motorowerem na drogę wprost pod koła ciężarówki z cementem. Zmarł na miejscu, nawet nie odzyskując przytomności, a życie Leni i Alekseja podzieliło się na przed i po. Przez pierwsze kilka tygodni Aleksej pił bez przerwy. Pożerało go poczucie winy i żalu. Żalu, że kiedyś zgodził się rozdzielić dzieci, że porzucił Nastię w trudnej chwili i że w końcu nie uchronił syna. Lena natomiast, po krótkim okresie żałoby po pogrzebie, całkowicie się zmieniła. W stosunku do Alekseja stała się szorstka i władcza. Czasami wydawało mu się, że w ogóle nie uważa go za człowieka. I dziwne było to, że nie wyrzuca go z domu, chociaż stał się dla niej czymś w rodzaju służącego. Ich komunikacja ograniczała się tylko do rozkazów i żądań z jej strony, aby coś zrobił. Prawie już ze sobą nie rozmawiali, ale ona zwracała się do niego tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowała. Pewnego razu Aleksiej przypomniał sobie, że kiedyś znajdował ukojenie w grach hazardowych. Nic nie mówiąc, zabrał pieniądze z domowego sejfu i udał się do znanego mu lokalu. W tamtym momencie pomyślał, że jej to nie zaszkodzi, a on, pozbywając się stresu, wygra i wszystko zwróci. Pierwszego wieczoru rzeczywiście miał szczęście. Wygrał tyle, że zwrócił na miejsce to, co wziął i jeszcze mu zostało. Zrozumiawszy, że pomaga mu to oderwać się od smutnych myśli o jego nieudanym życiu, zaczął bywać w prawie wszystkich klubach hazardowych i nielegalnych lokalach w mieście. Porażka coraz rzadziej dopadała go w grze. I pewnego razu, przegrawszy ogromną sumę, musiał pożyczyć na wysoki procent od bardzo niebezpiecznego człowieka. Słyszał, że ten lichwiarz w przypadku nieoddania długu jest bardzo surowy i może, jeśli nie zabić, to z pewnością zrobić krzywdę, ale miał nadzieję się odegrać. Fortuna jednak odwróciła się od Alekseja. I kiedy w wyznaczonym terminie nie udało mu się znaleźć potrzebnej kwoty, lichwiarz sam go znalazł. No więc, tak. Widzę, że nie rozumiesz normalnej mowy. Zaczął syczeć przez zęby, spotykając Alekseja przy drzwiach jednego z lokali i kontynuował. Wiem o tobie wszystko. Wszystko o twoich trupach w szafie i uwierz mi, mogę twoje życie zamienić w piekło. Następnie spojrzał na Aleksieja wzrokiem, który sprawił, że na jego czole pojawiły się krople potu. Wyraźnie wyma, powiedział każde słowo. Chociaż co z ciebie, biedaku, wziąć? Przecież wszystkie pieniądze ma twoja kobitka. Wydaje mi się, że jest biznesmenką. Od niej wszystko weźm drugemy. Ale i ciebie nie zostawię w spokoju. Tak, żebyś wiedział. Aleksiej nie wiedział, co robić dalej, ale na pewno nie mógł wrócić do Leni. Postanowił jakiś czas przeczekać u swojego dawnego znajomego i udał się na drugi koniec miasta. Oczywiście nie był specjalnie mile widziany, ponieważ przez długi czas ani razu nie przypomniał sobie o tej osobie, ale mimo to został przyjęty. Znajomy mieszkał z matką w trzypokojowym mieszkaniu i wygospodarował dla gościa mały pokój. Przez całą noc Lesza nie spał, zastanawiając się, co dalej. Rano postanowił jednak udać się do Leni i opowiedzieć jej o wszystkim. Po wysłuchaniu go powiedziała ostro: Zwariowałeś. Narobiłeś bałaganu, a ja mam to wszystko sprzątać. Mnie też, drogi, rać sobie sam ze swoimi problemami i postaraj się więcej nie pojawiać w moim życiu. Aleksiej wyszedł z kliniki zupełnie zagubiony. Poszedł sam, nie wiedząc dokąd. Znalazł się w miejskim parku, długo wędrował po alejkach, próbując wymyślić jakiś plan swojego ocalenia. Kilka razy, odwracając się, wydawało mu się, że widzi znajomą twarz. Ale, rozumiejąc, że to po prostu niemożliwe, szedł dalej. Przysiadając na jednej z ławek, kątem oka zobaczył, że młody człowiek, który utykał i którego już kilka razy widział za sobą, przysiadł na uboczu i wyraźnie go obserwował. Jeszcze raz, niepostrzeżenie spojrzawszy na chłopaka, Aleksiej już nie miał wątpliwości. Był jak dwie krople wody podobny do zmarłego Ilii. Serce zaczęło mu walić jak oszalałe. Aleksiej rozumiał, że młody człowiek wyraźnie go obserwuje, ale po co mu to było potrzebne, nie było jasne. Zebrawszy się na odwagę, gwałtownie wstał i szybkim krokiem skierował się w stronę chłopaka. Ten się speszył. Ale nie zdążył nic zrobić. Kim jesteś i po co za mną chodzisz? Zapytał niezdrowo Aleksiej. Czy to Nastia cię przysłała? Powiedziała ci, kim jestem. Teraz nie miał ani sekundy wątpliwości, że to jego syn, który kiedyś został z nastią w klinice. Chłopak jakoś dziwnie na niego spojrzał i ze zdziwieniem zapytał: Jaka nastia? O czym mówisz? Nie znam żadnej nastii. Wyjął z kieszeni kurtki zdjęcie Aleksieja i podając je kontynuował: Zatrudniono mnie, żebym cię obserwował. Jako komornik, moim zadaniem było dowiedzieć się o tobie jak najwięcej, zmusić cię do spłaty długu lub zażądać, aby ktoś inny spłacił go za ciebie. Aleksiej usiadł obok na ławce i powstrzymując łzy, powiedział: A wiesz, że jesteś moim synem. Nawet nie mam co do tego wątpliwości. Lesza opowiedział wszystko o nich z nastją, o porodzie, o kłótni, przy tym ani słowem nie wspomniał, że dzieci urodziło się dwoje. Mówił i płakał. Alik, tak nazywał się chłopak, siedział, jakby nie wierząc w to, co się dzieje, i słuchał. W pewnym momencie przerwał Aleksiejowi i ostro zapytał: A jak ty mnie poznałeś? Jeśli dobrze rozumiem, ostatni raz widziałeś mnie w szpitalu położniczym. Pytanie zaskoczyło Aleksieja, ale szybko zaczął mówić. Jesteś bardzo podobny do swojej matki, a nawet masz to samo znamie, co ona. Widział, jak w miarę rozmowy twarz Olega jakby kamieniała. Patrzył gdzieś w dal, zaciskał pięści, jakby szykując się do uderzenia. Zrobiwszy pauzę, Aleksiej nagle cicho powiedział: Synku, nie wdawaj się w te brudne sprawy. Po co ci to wszystko? Jesteś jeszcze młody, a wybijanie pieniędzy od dłużników to tak sobie zajęcie. Olek nagle zerwał się z ławki i, patrząc na niego złowrogo, zaczął krzyczeć. Tak sobie zajęcie, mówisz. A porzucenie żony z dzieckiem to ładne zajęcie? A przez tyle lat nawet nie spróbować mnie zobaczyć to w ogóle jest normalne? Oleg dosłownie wiercił go wzrokiem i kontynuował. A czy wiesz, ojcze, że całe życie spędziłem w sierocińcu? Jestem młody, ale z takim utykaniem nie znajdę ani normalnej pracy. Ani nie spotkam dziewczyny. Uważasz to za życie? Chcę innego, normalnego, jak wszyscy. I wtedy mi obiecują w zamian za śledzenie ciebie pomóc w operacji. Rzucając teczkę, którą cały czas trzymał w rękach na ławkę, Olek powiedział z rezygnacją: Czy ja myślałem, że dłużnikiem mojego pracodawcy będzie mój własny ojciec? Chociaż co to zmienia? Jesteś winien, więc oddasz, i ja tego tak nie zostawię. Na początek zapisz mi adres, pod którym mieszka moja matka. Chcę, muszę się z nią spotkać. Aleksiej szybko wziął z rąk syna kartkę i z pamięci napisał, gdzie znajduje się firma Nesti. Podając adres, cicho powiedział. Przepraszam, synu, jeśli możesz. Masz rację. Oczywiście, masz rację we wszystkim. Ale Olek już go nie słuchał. Wyrywając kartkę z rąk, skierował się w stronę wyjścia z parku. Aleksiej jeszcze przez jakiś czas siedział, bezsilnie opuściwszy ręce, a potem nagle cicho powiedział. Odegram się, synu. Na pewno odegram się teraz. I wszystko jutro rano oddam do ostatniego grosza. Pieniędzy w kieszeniach nie było wcale na grę w klubie, więc Aleksiej, niestety, spojrzawszy na złoty zegarek, podarowany przez Elenę jeszcze w pierwszym roku, skierował się do Lombardu. To było ostatnie, co mu zostało, choć trochę cennego. Na spłatę długu lichwiarzowi i tak by nie wystarczyło, a na parę partii w klubie w zupełności. Całą noc spędził w jednym z podziemnych lokali, to wygrywając, to zostając bez grosza. Do końca miał nadzieję zgarnąć niezłą sumkę, ale szczęście, jak się wydaje, nie miało zamiaru do niego wracać. O świcie wyszedł na ulicę, nie mając przy sobie ani jednego rubla i z niespłaconymi długami u pożyczkodawcy. W pewnym momencie przypomniał sobie o nasti. Być może ona pomogłaby mu z pieniędzmi, no albo przynajmniej mógłby tam przeczekać jakiś czas. Nie mając pieniędzy nawet na bilet, Aleksiej, przesiadając się ze stopa na stopa, pojechał na wieś. Nawet nie mógł sobie wyobrazić, że tego ranka nie tylko on zmierzał do fermy. Pierwsze, co zobaczył. Podchodząc do domu, był samochód Elini. Aleksiej jeszcze nie wiedział, po co ona przyjechała w te głusze, ale serce już zdradziecko ścisnęło się. Długo stał przy furtce, nie decydując się wejść, ale potem jednak poszedł do domu. Nastia siedziała przy stole i, zasłoniwszy twarz rękami, gorzko płakała. Elejne siedziała naprzeciwko z niewzruszonym wyrazem twarzy mówiąc. Wtedy was oszukałam, a wasz mąż pomógł mi w tym. Wasz syn, drugi, wtedy nie umarł. Obie go nie widziały w ciemnym korytarzu, a Aleksiej stał i słuchał. Zawarliśmy z nim umowę. Ja miałam bezpłatnie przeprowadzić waszą operację porodu, a on miał mi pomóc w historii ze zmarłym niemowlęciem. Wiecie, Iliusza był wspaniałym chłopcem. Ja naprawdę bardzo go kochałam. Aleksiej stał, ledwo powstrzymując się, żeby nie rzucić się na Elenę. Takiej podłości nie spodziewał się po niej w żaden sposób. W tym momencie za jego plecami rozległo się pukanie do drzwi. W progu pojawił się Olek. Ty, co ty tu robisz? powiedział ze złością, nacierając na Aleksieja. Olek podszedł do niego bardzo blisko i chwytając za kołnierz kurtki, kontynuował. Wiesz, gdybym nie wiedział, że jesteś moim ojcem, na pewno bym ci przywalił. W naszym domu dziecka z takimi zdrajcami jak ty właśnie tak postępowano. Na hałas spokoju wyszły kobiety. Pierwsza opadła na krzesło przy drzwiach elejne. Ilia nie może być tak bardzo podobny do Ilii. Nastia, wszystko rozumiejąc, od razu padła na kolana i, obejmując nogi Olega, zaczęła płakać i zawodzić. Synku, kochanie, wybacz, wybacz mi głupiej. Nie chciałam żyć, a potem bałam się cię szukać, myśląc, że na pewno cię adoptowano. Wybacz mój drogi. Oleg wziął ją za ramiona i ostrożnie podnosząc, powiedział: „ Nie obwiniam cię, mamo. Wszystko rozumiem. A tego drania nie chcę widzieć. Coś nie zrozumiałem, o jakim ili tu była mowa? Czy ja miałem brata. Tego dnia Aleksiej przysiągł sobie, że cokolwiek by go to nie kosztowało, musi najpierw rozprawić się ze swoimi długami, a dopiero potem pomyśli. Jak wyprosić przebaczenie u syna. W nim jakby coś pękło. Wróciwszy do miasta, sam znalazł lichwiarza i zdołał go przekonać, żeby pozwolił mu oddawać dług w ratach. Ku jego zdziwieniu ten zgodził się. Znajomy, u którego zatrzymał się parę dni temu, zgodził się za umiarkowaną opłatą znowu wpuścić go do tego samego pokoju, a nawet pomógł mu z pracą. Lesza zatrudnił się jako robotnik. I pierwszego wieczoru, wracając z piekielnym bólem w rękach i krzyżu, z żalem pomyślał, że nastia przydałaby się jak znalazł. Rozumiejąc, że z jednej pensji będzie bardzo długo spłacał dług, Aleksiej brał się za każdą dodatkową pracę. Sam się dziwiąc. Spał dosłownie po cztery godziny na dobę, a cały pozostały czas pracował. Czasami wydawało mu się, że nie wytrzyma i wszystko rzuci. A potem przypominał sobie, jak boleśnie i ciężko potraktowali go Nastia z Olgiem i znów kontynuował życie w tym samym tempie. Teraz miał dla kogo i dlaczego to robić. Wkrótce z trudem, ale spłaciwszy wszystkie długi, wrócił do wsi. Długo stał przed domem, jakby bał się wejść. Nieśmiało zapukał, wszedł, ale nikogo tam nie było. Aleksiej wyszedł i usiadł na ławeczce, na której kiedyś omawiali swoje plany z Nastią. Przypomniał sobie wszystko do najdrobniejszych szczegółów, jak dobrze im było wtedy razem, i łzy powoli płynęły po jego policzkach. W tym momencie, wesoło o czymś rozmawiając, przez furtkę weszła Nastia z synem. Zobaczywszy go jeszcze w takim stanie, zatrzymali się. A Olek ostro powiedział: Po Ceo przyjechałeś? Wydaje mi się, że tu na ciebie nie czekają. No dalej, wychodź. Ale Nastia, dotykając jego ręki, cicho powiedziała: Po Ceo, tak? Przecież to twój ojciec. Chodźmy do domu. Po Ceo dawać sąsiadom powód do plotek skandalami? Bardzo długo rozmawiali, wspominali przeszłość, a Aleksiej błagał go o wybaczenie. W pełni uświadomił sobie swoją winę. Jeśli Olek odniósł się do tego jakoś nieufnie, to Nastia uśmiechnęła się swoim czarującym uśmiechem i cicho powiedziała: No. Spróbujmy. Przecież jesteśmy sobie bliskimi ludźmi. Naprawdę zaczęli żyć zupełnie nowym, jakby od nowa, życiem. Lesza z Nastią, uznawszy, że i tak stracili dużo czasu, od razu zalegalizowali swój związek, zostali mężem i żoną. Z głową pogrążyli się w trosce o farmę, a wkrótce sprawy naprawdę zaczęły iść pod górę. Początkowo Olek mieszkał w mieście, ale podczas jednego z jego przyjazdów, Aleksiej nieśmiało powiedział: Synku, może rzuć to miasto. Praca u kolektora jest bardzo nerwowa i ryzykowna. Może przyjedź do nas? Będziemy wszyscy razem, CEO. To przecież teraz nasz rodzinny biznes. Natychmiast poparła go mama, a Olek ku zdziwieniu szybko się zgodził. Początkowo rodzice nawet nie mogli pomyśleć, że jego zgoda była spowodowana nie ich propozycją, ale zupełnie innym powodem. Dopiero po kilku tygodniach od przeprowadzki, kiedy poznał ich z Alionką, zrozumieli, dla kogo tu przyjechał. Dziewczyna była wnuczką tej samej Stepanowny, pielęgniarki, która kiedyś powiedziała nasti o ciąży. Babcia zmarła kilka lat temu, a Alionką przeprowadziła się do jej domu. Po ukończeniu medycyny poszła w ślady babci, leczyła ludzi. Sprawy na farmie szły z każdym dniem coraz lepiej. Nastia z Aleksiejem byli w stanie, nie wchodząc w długi, opłacić operację syna. I wkrótce Aliona pomogła mu wrócić do zdrowia. Oleg z radością wykonywał wszystkie jej polecenia i uczył się jakby od nowa chodzić. Już zupełnie nie kulejąc. Kiedy był zdrowy, pewnego razu, kiedy jedli kolację, powiedział: Mamo, tato, musimy pojechać na grób mojego brata. Tak bardzo chcę. Pojedzieńcie ze mną. Umówiłem się z Alioną na jutro i ona się zgodziła. Adres dała mi wtedy Jelena. Następnego ranka wszyscy milcząco szli alejąc cmentarza, każdy myśląc o swoim. Kiedy znaleźli grób, siedziała na nim już Lena. Bardzo się zmieniła, postarzała. Zobaczywszy zbliżających się, przestraszona, powiedziała: Wy. Przepraszam, zaraz odejdę. Nie wytrzymała, choć nie była to jej krew, ale jednak wychowała. Podnosząc się z kolan, zamierzała odejść i nagle, uśmiechając się złośliwie, powiedziała: Możecie być spokojni. Bóg jednak jest. Zostałam ukarana w pełni. Syn, choć nie mój, zginął. Ukochany, który nigdy mnie nie kochał, ponownie jest szczęśliwy z inną. I biznesu już nie ma. Moja klinika splajtowała. Dom jest zastawiony. Ogólnie rzecz biorąc, dostałam za wszystkie moje grzechy w pełni. Zgarbiona wyszła z cmentarza. Anastias z Aleksiejem milcząco podeszli do grobu. Uzy płynęły im po policzkach i nie powstrzymując szlochu, Nastia powiedziała, synku, mój drogi, nawet cię nie widziałam. Przepraszam. Przesunęła dłonią po zdjęciu na pomniku, na którym było widać twarz młodego mężczyzny, łudząco podobnego do Olega. Aliona. Widząc, jak przeżywa ukochany, ścisnęła jego dłoń i szepnęła. Chciałam powiedzieć później, ale myślę, że teraz moja wiadomość może uspokoić. Będziemy mieli trojaczki. Dowiedziałam się wczoraj. Olek odwrócił się do niej, jakby nie wierząc w to, co usłyszał, i drżącym z emocji głosem, również szeptem zapytał: Co? Będę miał trzech synów. Aż trzech synów? Aliona się roześmiała i, przytulając się do ukochanego, powiedziała: Czemu synów? Może to będą córki. A może w ogóle iść i zrobić inne. Rodzice, słysząc, że za ich plecami coś się dzieje, spojrzeli na nich. Aleksiej zapytał: Co tam u Was? Wszystko w porządku. Wszyscy wracali do domu. Szczęśliwie rozmawiając o tym, gdzie i jak zrobią w domu pokój dziecięcy, i jakie jeszcze zmiany wprowadzić na pojawienie się maluchów. Wydawało się, że szczęśliwszych od tych dwóch par nie było na całej planecie. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, proszę wesprzyj mnie przyciskiem kciuk w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, ale dla mnie to bardzo ważne. Wszystkiego dobrego!